Witajcie, to jestem ja, Mikołaj Kapusta, a to jest moja mama Grażynka, a to jest moja żona Hanulka. I dzisiaj nie jestem sam i ma to swój powód, ma to swoją przyczynę, zaraz do tego przejdziemy. Bardzo się cieszę zawsze z takich okazji, ponieważ mam wrażenie, że ludzie w internecie mnie omijają szerokim łukiem. Więc jak ktoś zrobi film jakoś odpowiadający na moją czy naszą działalność, bo dlatego też jesteśmy razem, że się znaleźliśmy razem w czyimś filmiku w sumie, więc pani Kasia z kanału Chwyty Dozwolone zrobiła film odpowiadający na mój film, w którym właściwie nie skupiałem się na uzdrowieniach, tylko mówiłem o tym, dlaczego chrześcijanie nie mogą się ze sobą zgodzić. I ja mówiłem, że zobaczcie, ja jestem charyzmatykiem, ponieważ mam takie doświadczenie i ja, co ważne, tam w ogóle nie sugerowałem, że ja mam jakiś dar uzdrawiania, tylko to wręcz ja mam takie wrażenie, że tak to brzmiało, jakbym mówił, wiecie, lata wstecz, miałem takie jedno, jak ten palec, chude doświadczenie, że położyłem na kimś rękę, na takiej dziewczynie, co się miała na imię Natalka, i się jej zrosło, a przynajmniej ból ją opuścił. I o tym bólu też dzisiaj pogadamy. Ja powiedziałem, że mam takie doświadczenie. I Kasia to wycięła. I właśnie krótkie takie, fajne, 6-minutowe wezwanie, że akurat jej babcia ma problem z kością, tak? Jakieś złamanie z przemieszczeniem. Samo złamanie jest smutne, nie? Natomiast śmieszne jest to wezwanie, że ja, ponieważ mam taki dar, to mam tam gdzieś jechać i uzdrawiać, nie? Chociaż ja nigdy jakby nie postulowałem 100% skuteczności, ani nawet 10%, ani żadnej. Ani też takiego charyzmatu nie masz. Tak. Nie, bo to już nie odkryłeś w sobie charyzmatu uzdrowiciela. Bo to nie będziemy w to dzisiaj wchodzić, natomiast jest coś takiego w chrześcijaństwie jak dar uzdrawiania. I nikt, kto nawet ma dzisiaj w chrześcijaństwie jakieś historie, że ktoś został uzdrowiony dzięki jego modlitwie, to nie mówi, że ma dar uzdrawiania. Chyba się wszyscy zgadzają, że takie nazwiska, które miały dar uzdrawiania, to na przykład ten ojciec Tardif, tak? Co był, w których latach to było? 70, 80? 80. Był ojciec Tardif w kościele katolickim. Słyszałaś o tym, czy nie? Ciebie jeszcze nie było na świecie. Co ty tam? Nie możesz pamiętać. Dziecko. Nie? I na przykład, jeśli chodzi o protestantów, bo to jest takie katolickie nazwisko, Tardif, to tam był, nie wiem, był ten Smith Wigglesworth, tak? O ja. Był John G. Lake, tylko że oni tam czasem robili różne rzeczy dziwne. No. O, Kasiu, tym się zajmij. Tym, jak uzdrawiał Smith Wigglesworth, bardzo miał oryginalny sposób uzdrawiania. Nie? Natomiast o tych ludziach się mówi, że oni mieli dar uzdrawiania. Reszta chrześcijan też może prosić o dar, o uzdrowienie, nie mając daru uzdrawiania. Nie? No, rodzice mogą się za dzieci modlić przecież, prawda? Tak. Tak samo jak na przykład są tak zwani ewangeliści, czyli zajmujący się głównie ewangelizacją, tak? Tam według świętego Pawła, według Nowego Testamentu. Natomiast to nie oznacza, że tylko oni mieli ewangelizować, tak? Każdy chrześcijanin ma głosić Chrystusa słowem i czynem i tak dalej. Nawet jest nie do pomyślenia, żeby nie głosili, prawda? Tak, tak. W każdym razie, jeśli chodzi o Kasię, coś chcieliśmy powiedzieć o Kasi i na kto? Początek. Tak. No bo nasi nie wiedzą, kto to. I teraz ty jako pierwsza znalazłaś kanał, wpadłaś na niego, tak. Na kanał Kasi Chwyty Dozwolone. I teraz nie pamiętam, czy dlatego, że zaczęłam ćwiczyć na gitarze i po prostu chciałam tam u niej zaczerpnąć jakiejś wiedzy i szukałam ogólnie w internecie takich jakichś porad. A ona gra na gitarze? Tak, no stąd chyba nazwa Chwyty nie Dozwolone. Nie. Bo kiedyś mówiłaś, że tam były jakieś filmiki z babcią właśnie, no, tak? Ale potem były filmiki z babcią i to mnie zainteresowało, że w sumie młoda osoba robi takie wywiady ze swoją własną babcią i zainteresowałam się tym. I rzeczywiście bardzo, bardzo mnie ujął sposób, w jaki Kasia rozmawiała z babcią. Też sama babcia taka otwarta na nowe media i taka naprawdę, jak to się mówi, medialna babcia.
Ciekawe rzeczy wspominała, też z takich, które po prostu ja z autopsji pamiętam, czy z tego, co moja babcia opowiadała. Także to był taki sentymentalny powrót. I co przyszłości. Jeszcze? Kasia jest pielęgniarką, która wyjechała do Wielkiej Brytanii, tak? I tam pracuje. I o tym filmy też są ciekawe. Tak, i to z kolei pomyślałam sobie, że zainteresuje Hanię, bo Hania studiuje. I zainteresowało. I podesłałam jej, już tak. Nie pamiętam, filmik chyba o rodzajach pacjentów, bo to mi się skojarzyło z kolei z moimi doświadczeniami w szpitalach. Tak, więc obie oglądałyśmy kanał Kasi przez jakiś już dłuższy czas i naprawdę... Fajne filmy robi. Fajnie, także serdecznie Cię, Kasiu, pozdrawiamy. Ja oglądałem tam z kolei jakieś filmy o księdzu Chmielewskim. Bo miałem... Też mu się spodobało. Bardzo mi się spodobało, ja żartuję, bo miałem z nim kiedyś po prostu jakąś spinę, ale to tam spina, że tak powiem, wywietrzała, ale filmiki były bardzo ciekawe i tak się zastanawiałem, czy będę kolejnym, ale znaczy wydawało mi się, że nie będę, no bo co ja złego, no ale jednak. Co złego, Kasia uznała, że ja sugeruję, że mam jakiś dar, jak to ona powiedziała, ortopedyczny? Charyzmat ortopedyczny. Więc po pierwsze, mama i Hania, nie dlatego, żeby mieć przewagę liczebną, są dzisiaj ze mną, tylko właśnie po pierwsze dlatego, że pojawiliśmy się tam w jednym cytacie właśnie u Kasi na filmie, ponieważ zacytowała fragment naszego spotkania online w Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Nie? Natomiast po drugie, mama jest ze mną dlatego, ponieważ miała, i to w ogóle przez całe życie, miałaś problem ortopedyczny, czyli z kręgosłupem. Znaczy nie całe życie, tam w wieku dorastania zaczęła mi się choroba skoliozy, to Kasia będzie wiedziała, co to jest. I lekarze początkowo kazali mi chodzić na ćwiczenia, więc ja tak systematycznie ćwiczyłam. Zresztą w Sopocie taki jest balneologiczny zakład profesjonalny, ale niestety ćwiczenia, które mi lekarze specjalnie układali, tylko pogarszały mój stan i doszło do tego, że musiałam mieć operację poważną. Właśnie. No, z przykręcaniem prętów do kręgosłupa, z przeszczepem z biodra, także naprawdę w wieku 16 lat, jak obudziłam się po tej operacji, to chciałam umrzeć. Tak to wszystko było bolesne i też nie było takich środków uśmierzających ból. I bardzo było też trudne dla Ciebie to, że byłaś unieruchomiona w gipsie, jakby cała, musiałaś leżeć, jak długo to było? No chyba ze 3 miesiące należąco po operacji, żeby się tam zrosło wszystko. I to było tak trudne, że mama do dzisiaj mówi, że szybko rano wyskakuje z łóżka, nie ma z tym problemu, bo już się należała. No, od tamtej pory nienawidzi leżeć w łóżku. Tak. Taka ciekawostka. A Hania jest ze mną dzisiaj dlatego właśnie też, że z tego powodu, że jest pielęgniarką. Nie? Też bo... rok pracowałam na chirurgii, więc to środowisko właśnie chirurgiczne też jest dla mnie bliskie, o którym trochę Kasia opowiadała w swoich filmach. Chociaż jest to Wielka Brytania, rzeczywistość też zagraniczna. No. A teraz służysz w szpitalu jako instrumentariuszka. Tak, trochę co innego, ale... Także też Hania też się trochę przyda nam dzisiaj, ponieważ Kasia też tak trochę, tak? Taka była sugestia trochę, czy jak to się mówi, podtekst, że ona to mówi jako pielęgniarka, nie? Bo ja tu głupi charyzmatyk, człowiek wierzący, uważam, że coś tam, że uzdrawiam ludzi, a ona pielęgniarka wie, jak to się je, prawda, jakiś tam... Także ja przez to, że jestem w związku małżeńskim z pracownikiem medycznym, znam trochę ten świat, ile to jest cierpienia, pracy, nie, nerwów, ile czasem porażek, nie, bo to też jest istotne w walce o ludzkie zdrowie. Nie? Więc od czego chcemy zacząć? Ja mam tu jakieś takie notatki, więc ja już trochę o tym wspomniałem, natomiast mam wrażenie, że warto jest to powiedzieć, że chrześcijaństwo nigdy nie postulowało 100% skuteczności. Nie? I po pierwsze widzimy, jak święty Paweł pisze do Tymoteusza, to mu mówi, żeby na te problemy żołądkowe, co ma, to żeby dolewał trochę wina do wody. Czyli no bo taki napój z lekkim alkoholem, z lekkim dodatkiem alkoholu, to jest dobry na żołądek. Nie? Czyli widzimy, że święty Paweł, o którym jest napisane, że z niego zdejmowali szmatki przecież jakieś i kładli na chorych i oni byli uzdrawiani, wychodziły z nich złe duchy i tak dalej, to jednak ten człowiek nie potrafił wyrzucić tej choroby
żołądkowej, czy tam jakiejś jelitowej, czy co, z Tymoteusza, nie? No, bliskiego współpracownika, można powiedzieć. Tak, prawda? Więc widzimy to już w Nowym Testamencie, że skuteczność nawet świętego Pawła, takiego człowieka tak namaszczonego, nie była stuprocentowa. On sam miał problemy z oczyma i do jednego kościoła mówi: wiecie przecież, żebyście mi oddali swoje oczy, byście mogli, albo zobaczcie, jakie wielkie stawiam znaki swoją ręką, bo normalnie mu listy pisał skryba jakiś, a tutaj on, jak się miał gdzieś podpisać, to takie stawiał kulfony, więc już mamy dwie osoby, tak? Święty Paweł sam miał taki problem. Co jeszcze? Był przykład apostołów, którzy nie mogli uzdrowić epileptyka. Jeszcze Jezus chodził po ziemi. To jest opisane w Ewangelii Marka, rozdział 9. Nie? I tam ojciec tego epileptyka przyprowadza go do Jezusa i mówi, że no, przyprowadziłem go do twoich uczniów, ale nie mogli go uzdrowić. I Jezus wtedy mówi: ile mam was jeszcze znosić, ludzie małej wiary? No i tam im tłumaczy, co zrobili źle. W każdym razie Jezus uzdrawia tego człowieka, a apostołowie nie mogli, nie? W ogóle jest jeden taki fragment też w Ewangelii Marka, gdzie Jezus przychodzi do jakiegoś miasta i Marek ze wszystkich ewangelistów jest taki najbardziej, jak to mówią, jak to powiedzieć? Szczery. Bo on jest najwcześniejszy, on najmniej łagodzi te wszystkie historie. I on powiedział, że Jezus tam nie mógł żadnego cudu. Nie? Inni ewangeliści już mówią, no nie mógł tam wielu cudów, a Marek nie mógł tam żadnego cudu zdziałać z powodu ich niewiary. Tylko tam na parę osób włożył ręce i oni zostali uzdrowieni. Nie? Także zobaczcie, że Jezus też, nie? Chociaż wiele razy w Ewangeliach takie pytanie powstaje, cóż, kim on jest, nie? Że nawet fale, czy tam morze, wiatr i morze są mu posłuszne, nie? Więc jest pytanie, kimże on jest? I no, odpowiedź jest w domyśle, że jest Synem Bożym, a w ogóle, nie? Ma naturę boską, więc prawdopodobnie brał udział w stworzeniu całego świata, więc co, morza nie może uciszyć, nie? Natomiast widzimy, że ta wiara jest ważna, nie? Dla Jezusa. I teraz pytanie, czy on po prostu nie chciał rzucać pereł przed wieprze, jak to się mówi? Czyli no, jak oni nie mają wiary, to znaczy, że nie są godni przyjąć cudu, nie? Więc to może jest jedna możliwość. Natomiast druga możliwość, no nie wiem, że może rzeczywiście niewiara ludzi jakoś blokuje łaskę Bożą, która miałaby do nich dotrzeć. Trudno powiedzieć, nie? Bo Święty Paweł też mówi w Dziejach Apostolskich, ja przepraszam za takie rozważania, no ale to ja dzielę się właśnie naszym myśleniem na ten temat, nie? To chyba o to chodzi. Święty Paweł mówi też w Dziejach Apostolskich, znaczy jest napisane, że on spojrzał na kogoś i zobaczył, że ma wystarczającą wiarę, żeby zostać uzdrowionym, nie? Więc są jakieś warunki, które trzeba spełnić, żeby zostać uzdrowionym, albo żeby tak się za kogoś pomodlić, żeby on został uzdrowiony. Więc samo to pokazuje, że Nowy Testament nie postuluje stuprocentowej skuteczności modlitwy o uzdrowienie. Są warunki, które muszą spełniać ludzie, którzy przyjmują tę modlitwę i ci, którzy, przede wszystkim ci, którzy posługują taką modlitwą, że się modlą o uzdrowienie innych. Więc... Ale też różne metody są, prawda? Różne procesy tego uzdrawiania, przeróżne. Że Jezus też jakby, jakby nie uzdrawiał tak samo wszystkich, nie? Tylko właśnie miał różne podejście do ludzi. Tak. Więc to jest też bardzo ważne. U jednych prosił, żeby go, znaczy u jednych spodziewał się, że będą go prosić, że będą wołać o uzdrowienie. Potem ktoś tam mógł się go dotknąć tylko i też moc wychodziła z niego i ta osoba była uzdrawiona. A czasami nakładał to błoto na oczy na przykład. Tak, to w ogóle jeszcze inny proces. Też nie, że od razu, tylko w jakimś tam procesie. Więc to z kolei wskazuje na to, jak prawdopodobnie ważne jest tutaj jednocześnie taki dar poznania, że możesz się za kogoś pomodlić z takim nawet przekonaniem, że go uzdrowisz, kiedy cię Bóg do tego poprowadzi. Możliwe, że to jest też bardzo istotne, bo jak widzimy, że Jezus to robi tutaj tak, tam zupełnie inaczej, tutaj mówi, ja już tu nie będę uzdrawiał, bo idę gdzieś głosić, bo po to przyszedłem, nie? A gdzieś nawet kogoś szuka, mówi, a ten tu ile tu leży przy tej sadzawce? No, sam się interesuje, więc widzimy, że ważne jest też prowadzenie, więc to wszystko są takie warunki. Jeszcze tutaj nie ma schematów. Nie ma takiego guzika, że o, ty charyzmatyk ortopedyczny, wiesz, gdzie nacisnąć ten guzik i naciśniesz i moc Boża wypłynie i
ktoś tam będzie uzdrowiony. Tak. I to nie jest automat, nie? Absolutnie. To, co powiedziałaś też o procesie, o tym też chciałem wspomnieć, że Jezus właśnie jednego człowieka, który był ślepy, tak uzdrowił, że się za niego pomodlił dwa razy. I to charyzmatycy uważają za bardzo ważny fragment, ponieważ sami doświadczają czegoś takiego, że się za kogoś modlą i jest u niego pewna poprawa. U niektórych nawet jest takie śmieszne pytanie, a ile procent? O ile procent ci się poprawiło? No i oni mówią, no tak, 15. No to modlimy się jeszcze raz. I właśnie z tego wypływa taka praktyka modlitwy ponownej, nie, za kogoś, aż do skutku, albo aż wszyscy zwątpią i się rozejdą do domu. Nie? Natomiast zobaczcie, że Jezus musi się dwa razy nad jednym gościem pomodlić. To już pokazuje, że ten dar nie jest jakiś stuprocentowy, natychmiastowy, tylko ten człowiek, za którego Jezus się modlił, też musiał mieć jakąś, że tak powiem, cierpliwość. Nie? Mógłby... Pokorę, że tak... też taką, nie? Bo tak. To jest też pokora potrzebna. Że... Zauważ, że mógłby po tym pierwszym pomodleniu się, no i no widzę jacyś, jakieś drzewa chodzą, a to byli ludzie, widzę ludzi, niby drzewa. Mógłby powiedzieć, nie, no to ja dziękuję nie za działa, takiego... Nie działa. Dziękuję za takiego uzdrowiciela. Nie? I mógłby gdzieś pójść. A tu widać, że potrzeba z jego strony też cierpliwości. Teraz byliśmy na rekolekcjach takich tygodniowych, gdzie posługiwał taki celibatariusz katolicki, co się nazywa Martin Steiber-Reitner, i on opowiadał takie świadectwo, że miał jakiegoś znajomego, który miał plecy rozwalone, ale to wręcz po jakimś takim ataku bombowym? Coś takiego mówił? No, że tak był jakiś atak terrorystyczny. Atak terrorystyczny. Z Iraku, czy tam, z, nie wiem, z jakichś tam... W każdym razie miało chyba przez jakieś, nie wiem, czy odłamki, czy co, ale strasznie zniszczone plecy. Chyba były małe tam szanse, że on wróci do pełnego zdrowia, tak, czy coś? W ogóle nie było szans. On miał po prostu takie blizny, a których nie dało się, pomimo tam jakichś operacji, nie dało się tych odłamków wyjąć wszystkich i po prostu... No, i bóle. Bardzo cierpiał. W każdym razie on mówił, że nie było jakiegoś spektakularnego uzdrowienia nagłego, natomiast Martin raz w tygodniu się umawiał z nim, żeby się pomodlić za niego, żeby włożyć na niego ręce. I właśnie to się nie wydarzyło w jednym momencie, natomiast po roku było widać, że on jest w dobrym stanie, nie? Że ból mu minął i że był dużo, dużo lepiej. Bo wcześniej mówił, że cierpiał jak tam siadał, czy jak chodził, jak robił takie zwykłe, codzienne czynności, a że po tym roku nagle zaczął funkcjonować normalnie praktycznie i to jakby nie było szansy, żeby to samo tak się nie wiem, no bo uleczyło. Sceptyk mógłby powiedzieć, no rok czasu minął, to takie ortopedyczne dolegliwości czasami mijają, prawda? No. Także to też zależy od podejścia. Ale my też mamy takie myśli. Ja dlatego mówię o tym uzdrowieniu, chociaż były też różne, bo też kiedyś położyłem rękę na twoje kolana, które tak miałaś jakiś tam ból, na jedno, który nie chciał odejść i po mojej modlitwie ten ból odszedł. Nie? Natomiast też ja się zastanawiam, czy to mogło być placebo, czy coś. Dlatego ja o tym obojczyku gadam, bo mi się wydaje, no to nie jest takie oczywiste, tak? Że w sensie to nie jest takie proste, nie? Naprawić to, co się tam źle dzieje w obojczyku. A wtedy ból odszedł, tak? Po tej mojej modlitwie i już nie wrócił. Nie? I teraz, co Kasia na to powiedziała? Na tą historię o tym obojczyku? Że, no różne rzeczy. Czy ja mam dokumentację? I chyba jakoś zbagatelizowała tą informację o bólu, tak? Że ja nie wiem, czy on się w tym momencie zrósł. On mógł już być zrośnięty wcześniej, tak? Tylko nadal bolał i co? Że ja, jak się pomodliłem, to ten ból odszedł i to nie jest znaczące. I teraz Hania mi mówiła, że ból to jest ważna informacja nawet w szpitalu, tak? W waszej pracy jako pielęgniarek. Że jest to ważny wskaźnik. Że przeprowadzacie jako pielęgniarki z pacjentem wywiad i zadajecie mu pytanie o ból. Znaczy chodziło mi o to, że ponieważ że sama pracuję w szpitalu i pracowałam na chirurgii, no to mierzenie bólu ogólnie jest taką bardzo, bardzo ważną czynnością, którą robimy przy pacjencie, ponieważ każdy pacjent musi mieć przynajmniej dwa razy na dobę zmierzony ból, a po zabiegach operacyjnych co 4 godziny mierzymy ten ból w odpowiednich skalach. Są skale właśnie, które
potrafią udokumentować, tak? Czy ten ból rośnie, czy ten ból maleje i są to skale standaryzowane. I one tak naprawdę mają no, bardzo kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o dobór leków, potem całego właśnie leczenia okołooperacyjnego, jeżeli chodzi o zmniejszanie tego bólu, tak? No bo na tym skupia się akurat, myślę, oddział chirurgii, że większość tych leków to są leki po prostu przeciwbólowe. Do czego dążę? Chodzi o to, że ból jest wskaźnikiem subiektywnym, ale to nie przeszkadza lekarzom i pielęgniarkom opierać leczenia pacjenta i opieki całej na tym wskaźniku. Tak, i w zależności od tego, jak on się zmienia, w ten sposób dopasowujemy leczenie do pacjenta. Więc i dawki leków, i całą opiekę, więc nie możemy jakby bagatelizować, czy jakby w pracy na poważnie podchodzić do tego czynnika jako osoby ze świata medycznego, tak, a potem, kiedy chodzi o sprawy uzdrowień, tak, że na przykład komuś po modlitwie ustał ból, tak, czy zmniejszył się, to nie możemy tego bagatelizować jako czegoś nieistotnego, dlatego, że osoby, które na co dzień walczą z bólem u swoich pacjentów, wiedzą, że to naprawdę jest poważny problem i stąd bierze się tak rozmaite leczenie i jest cała no, cały kierunek, cała specjalizacja, jeżeli chodzi o terapię bólu, więc uważam, że nie możemy tego nad tym przejść tak zupełnie lekko. I właśnie chciałem, bo mi się teraz przypomniało, o zobaczcie, tu znalazłem u Marcina Zielińskiego na Facebooku takiego posta i to jest świadectwo pani doktor i ta pani doktor jest tutaj na zdjęciu, jest prawdziwa osoba widać, która jest młodą lekarką i co? Modlitwa podziałała, bark nie boli. Głównie taka jest, że tak powiem, puenta tej historii. Więc tutaj widzimy historię lekarki, która się pomodliła za swojego pacjenta i ona tak fajnie opowiada, że nie pamiętała, kto to był, bo on przyszedł, dziękuję za wyleczenie, a ona patrzy do bazy danych, co ona mu tam zaleciła, czy co ona zrobiła, a on mówi, pani się pomodliła, już mnie nie, bark nie boli, nie? Więc widać, że tutaj znowu też nie jest jakaś zwariowana charyzmatyczka, która nic nie rozumie, tak, z medycyny, tylko jest lekarka, która akurat temu pacjentowi pomogła modlitwą i uważa, że ta puenta, że modlitwa podziałała, bark nie boli, uważa, że to jest istotne, nie? Ten wskaźnik bólu właśnie, profesjonalny. No właśnie, nie? Także... To samo było ze mną. Też zostałam uzdrowiona, bo po tych moich operacjach, bo później była druga operacja po roku. Bo mówiliśmy o kolanie, ale teraz wracamy do kręgosłupa. Tak, po roku te pręty zostały wyjęte, tam rozśrubowane. No i jakoś tam sobie żyłam, ale w momencie, kiedy już założyłam rodzinę i zaszłam w ciążę. Po pierwszej ciąży miałam dosyć duże bóle kręgosłupa, później to jakoś tam się wyrównało. Ale już po drugiej ciąży, czyli po Mikołaju, to naprawdę miałam już właściwie, myślałam, że do końca życia będę żyła z takim bólem. No i przepraszam. A kiedy Mikołaj miał 3 lata, trafiliśmy do wspólnoty takiej charyzmatycznej, dużej, na rekolekcje. I tam jadąc na te rekolekcje, wcześniej spotkałam się z moją przyjaciółką, która była... Miała jakieś tam dolegliwości też kobiece, jakieś tam wrzody jej się porobiły. Miała iść na operację i ona mnie prosiła, żebym się za nią pomodliła na tych rekolekcjach. Dlaczego o tym mówię? Bo w momencie, kiedy mieliśmy takie duże spotkanie modlitewne i tam bracia mówili do nas, że jak ktoś jest chory, czy coś mu dolega, to wychodźcie do przodu, tam do ołtarza, będziemy tutaj z animatorami, z księżmi, będziemy się nad wami modlić. No ja sobie wtedy przypomniałam o tej mojej koleżance, że ona tak się bała iść do szpitala, pomyślałam sobie, bo po prostu nie wierzyłam w to, że ja mogę być uzdrowiona z tych moich poważnych bólów, takich właśnie ortopedycznych, prawda? No i wyszłam po prostu do ołtarza, żeby się za nią pomodlić, bo ona tak bała się jechać do tego szpitala na operację. No i pomodliłam się, tam powiedziałam Panu Bogu, co z tą moją przyjaciółką się dzieje, a ci
animatorzy dalej się modlą i dalej, bo to taka wspólnota bardzo, można powiedzieć, rozmodlona. I wtedy pomyślałam sobie, jednak oni się dalej modlą, to może ja spróbuję o siebie się też pomodlić. Poproszę, żeby mi te bóle ustąpiły. No i dokładnie klęcząc przed ołtarzem, poczułam w kręgosłupie lędźwiowym, bo tam były te bóle największe, dosłownie takie jakby przekręcenie takiego psztyczka, tak jak kiedyś światło się włączało takim, takim przekręceniem. To dosłownie coś takiego, pstryk, i nagle wszystko minęło. I to był taki szok, takie wrażenie silne, że ja potem wracając po tym spotkaniu modlitewnym już do swojego pokoju, to jeszcze sprawdzałam z tyłu, słuchajcie, bo myślałam, że mi te blizny wszystkie zeszły z mojego, i sprawdzałam tak z tyłu rękami, czy tam są te blizny, ale blizny zostały. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć, faktycznie ten ból ustąpił i ja kiedy wróciłam po rekolekcjach tutaj do domu, to po pierwsze poszłam do ogródka kopać coś w ogródku, żeby sprawdzić, czy to działa, bo zawsze po jakichkolwiek pracach w ogrodzie musiałam spać na brzuchu, bo takie miałam bóle. Mm. A tutaj nie, normalnie dalej. Szok. Tak, także super to zadziałało. Chwała Panu. Ale chcę jedną rzecz jeszcze powiedzieć na koniec, że to jest łaska uzdrowienia i z tą łaską trzeba współdziałać. I w momencie, kiedy mi się wydawało, że o, ja zostałam uzdrowiona, nic już nie muszę robić, bo wcześniej starałam się ćwiczyć jeszcze dalej, to po jakimś czasie znowu zaczęło mi tam dokuczać. I stwierdziłam, nie, muszę zacząć ćwiczyć z powrotem. Także to taka puenta, że jeżeli ktoś jest uzdrowiony, to musi jeszcze do tego z tą łaską współpracować. No ale jak ćwiczysz regularnie, to nie to masz jest, wielkich problemów. Tak, to jest okej, okay, mimo że wiele, wiele lat minęło. Super, chwała Panu. Chciałbym jeszcze przejść do kwestii... A jeszcze powiem jedną rzecz, że jak wróciłam, słuchajcie, i pierwsza moja rozmowa z tą przyjaciółką, to ona powiedziała, słuchaj, zniknęły te wrzody, nie muszę iść na operację. Super, chwała Panu. Dwie pieczenie na jednym. Super. Bo ja chciałam jeszcze o moim powiedzieć. No właśnie, chcę do tego przejść, ponieważ jest jeszcze sprawa, kwestia udokumentowania uzdrowienia, tak? I właśnie Kasia też się o to zapytała, czy ja mam udokumentowany ten obejczyk. Nie, bo kto by się tym zajmował? Trochę żartuję. Wiadomo, że warto i fajnie dbać o takie rzeczy. Natomiast dała mi do myślenia historia Marcina Zielińskiego, który raz poszedł do telewizji i zaprosili go jako właśnie takiego człowieka, że o, proszę, ten tutaj ma takie doświadczenie w swoim życiu, modlitwa, uzdrowienie, że tam kładzie tam ręce na ludzi i oni czasem są uzdrawiani. No i zaprosili jako taką kontrę do niego taką panią, co tak mówiła, a to są udokumentowane te uzdrowienia właśnie tak samo jak Kasia. Proszę pokazać jakąś dokumentację, jakieś jedno udokumentowane uzdrowienie. No i ku zdziwieniu wszystkich Marcin ziup jakieś papiery wyjmuje i mówi, proszę, mam tutaj dokumentowane, na co ta pani mówi, a skąd powie, że to Jezus uzdrowił, i no i widać, że jak ktoś nie chce po prostu uwierzyć, tego nie przekonasz. Natomiast zaraz pokażemy wam jedno udokumentowane, tak, uzdrowienie. Natomiast czy ja coś chciałem jeszcze powiedzieć? Nie wiem, ale też o tym rozmawialiśmy nawet niedawno z naszymi znajomymi. I... A właśnie o tym chciałem powiedzieć. Tak. Że byliśmy o takich, no powiedz, o takich braci chrześcijan. No, mówić. Nie, przepraszam. Nie, no, nie. Powiedz, żoneczko. Byliśmy o takich chrześcijan wspaniałych, braci w Chrystusie, którzy opowiadali, że mają takiego znajomego, który miał niesamowity, być może właśnie dar uzdrawiania, czy co, miał taką skuteczność. I tam uzdrawiał wszystkich, kładł ręce i zawsze się coś działo, Pan Bóg odpowiadał na te modlitwy i tak dalej. Po czym zorientował się w pewnym momencie, że prawie żadna z tych osób jakby nie idzie dalej za Jezusem. Czyli, że te uzdrowienia nie owocują autentycznymi nawróceniami. A to jest akurat ważne bardzo w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, zawsze cuda, uzdrowienia
to były tylko przy okazji głoszenia słowa. Nie? I tak też jest napisane, że nauczanie apostołów było potwierdzane znakami. Bóg je potwierdzał znakami. Nie? Potwierdzał, czyli Bóg jakby swoimi znakami wskazuje, o, to nauczanie jest dobre, jestem z tym człowiekiem. Podpisuję się. I tak o Jezusie mówili Żydzi, że no, z tym człowiekiem to musi być Bóg, skoro robi takie rzeczy. Nie? Natomiast tak to działa, że ktoś może być sceptyczny, powiedzieć, pokaż mi dokumentację. Pokazujesz mu dokumentację, mówi, a skąd wiesz, że to Jezus? I zawsze będzie coś miał. Przyjdzie jakiś chory i go uzdrowisz, to on powie, no chwała Panu, ale później idzie i robi swoje, go to nie interesuje. Dostał, co chciał i może dalej żyć dla siebie. Przyszedł do Boga dla siebie, dostał coś od Boga dla siebie, został uzdrowiony, idzie dalej w siną dal. Jak ci trędowaci, nie? Tylko jeden przyszedł podziękować. Tak, bo Jezus raz uzdrowił 10 trędowatych i tylko jeden wrócił wielbić Boga, nie? A 9 już nie było, już właśnie żyli swoim życiem, dokładnie, dokładnie. Ale jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, że Jezus uzdrowił jedną osobę, jakiegoś chyba sparaliżowanego. Uzdrowił go i mówi, idź i nie grzesz więcej, żeby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Nie? Tak, czyli to jest tak. Wszystko powiązane, z duchowo, cielesne. Prawda? Bo, to jeszcze warto powiedzieć, że ja powiedziałem tam na tym czuwaniu, że Bóg nie daje chorób, nie zsyła chorób. I Kasia zacytowała fragment, kompletnie wyrwany z kontekstu, z Księgi Powtórzonego Prawa 28 właśnie, gdzie Bóg mówi, że przyjdą na was choroby, jeśli będziecie grzeszyć, jeśli będziecie nie będziecie przestrzegać przykazań. Widać to właśnie, to zacytowałeś przed chwilą, że Jezus powiedział, że do jednego chorego, tak, że idź i nie grzesz więcej, żeby cię nie spotkało co gorszego. Czyli jednak jego spotkało coś złego z powodu jego grzechu. Tylko czy Bóg jest tutaj źródłem choroby? Czy źródłem choroby jest odejście od Boga. Nie? Źródłem choroby jest grzech i to jest sfera, że tak powiem, demoniczna. Tak, bo nawet gdzieś tam w Dziejach Apostolskich jest coś takiego, że apostołowie kogoś grzeszącego przekazują, wykluczają go ze wspólnoty i przekazują go demonom właściwie, żeby one wychowywały tego człowieka. Święty Paweł mówi, oddajcie takiego szatanowi, nie? No. Po to, żeby go właśnie, tak jak mówisz, żeby go wychował. Jeżeli nie chcesz, żeby cię wychowywał Jezus, to dobrze, będzie cię wychowywał zły duch. Nie? Natomiast Kasiu, jeśli masz jakieś jeszcze pytania odnośnie Pisma Świętego, czy tego, jak to wygląda według nas w chrześcijaństwie, no to jesteśmy otwarci. W każdym razie, o czym myśmy mówili? O udokumentowanych cudach. I teraz mamy jeden taki cud, takie uzdrowienie z życia Hani. Tak. Ja właśnie doświadczyłam w ogóle nawet dwóch cudów uzdrowienia. O jednym mówię też w filmie naszym poprzednim. Który niedawno wstawiliśmy, o tym, że zostałaś uzdrowiona z depresji i z bulimii. I nie mam na to takich typowych dokumentów, że zostałam uzdrowiona. Natomiast mam dokumenty na to, że byłam chora i że miałam właśnie to całe leczenie. I rzeczywiście żaden lekarz nie był mi w stanie powiedzieć, co się stało tak naprawdę, że nagle to wszystko odeszło, bo przez ileś tam miesięcy to nie pomagało, to całe leczenie, te terapie i tak dalej, te diety. I rzeczywiście po modlitwie nagle mój organizm zaczął przyjmować pokarmy, zaczęłam spać i wszystko, że tak powiem, te wszystkie problemy się rozwiązały. Natomiast rzeczywiście mam jeden udokumentowany cud, taki mniejszy, ponieważ w wieku 14 lat pojechałam na rekolekcje, które prowadził notabene Witek Wilk. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. Ja dziękuję też. I na tych rekolekcjach ogólnie Witek zachęcił do tego, żeby uczestnicy poprosili Boga o coś niemożliwego, ale żeby, jeżeli o to poproszą, to żeby rzeczywiście uwierzyli. Chodziło o taki cud, który by zbudował ich wiarę. To, o czym też mówiliśmy wcześniej. I rzeczywiście ja wtedy byłam po takim wypadku, kiedy skacząc na trampolinie wybiłam sobie dwa przednie zęby i byłam u dentysty, no i dentysta stwierdził, że po prostu one obumarły.
zaczęły zmieniać barwę, tam różne takie objawy charakterystyczne się pojawiły. Miałam też zdjęcia rentgenowskie robione, no i rzeczywiście było widać, że to obumieranie postępuje. No i pojechałam na te rekolekcje i stwierdziłam, że okej, jak mam prosić o coś niemożliwego, co by rzeczywiście zbudowało moją wiarę, to proszę Cię Boże, daj mi nowe zęby. Spraw, żeby te odżyły, no bo nie chciałam mieć w wieku 14 lat tak porcelanowych ząbków wstawiać sobie tutaj. I to z przodu, nie? I to z przodu dwóch jedynek. No i rzeczywiście, ja tak rzuciłam tą w krótkiej modlitwie i wieczorem na spotkaniu, kiedy się tak krótko modliliśmy przed snem, Witek, kiedy się modlił, miał takie poznanie, powiedział nagle, że Bóg mu mówi, że jest tu ktoś, kto ma martwe zęby, czy martwy ząb i nie wie z jakiego powodu jest martwy, ale Bóg teraz mówi, że go uzdrawia. Szok. I nawet miał taki właśnie obraz martwego zęba na modlitwie. I tak jak można sobie pomyśleć, że no łatwo udawać, że tam no mam przekonanie, że Bóg uzdrawia rękę, Bóg uzdrawia nogę. No takie rzeczy czasami słychać na takich modlitwach, ale o zębie słyszałam tylko raz. Tak jest. I to był mój ząb. I naprawdę wtedy moja wiara niesamowicie po prostu urosła, bo pojechałam oczywiście od razu do dentysty, ale co ciekawe, na początku nie było żadnej zmiany. Pojechałam na badanie, potem chodziłam na kilka kolejnych kontrolnych badań i co ciekawe, po roku, nie wiem czy dokładnie po roku, czy po niecałym roku, lekarz stwierdził, że te zęby są w sumie zdrowe, że one tak naprawdę żyją, że te zmiany się cofnęły. Zrobiliśmy kontrolne zdjęcie i okazało się, że nic im nie jest, że sobie odżyły. Że odżyły i to są moje zęby. I tutaj mogę pokazać w tym momencie te zęby? To są po wypadku. Czyli to jest przed uzdrowieniem i co tutaj? Mówiłaś, że to czarne miejsce to jest co? Takie ciemniejsze? Widać tutaj takie zmiany. Ja powiem tak, nie znam się na zdjęciach radiologicznych. Wydaje mi się, że to jest jakiś płyn. Być może, ale ogólnie widać, że tutaj jest jakieś takie nabrzmiała ta przestrzeń między zębem a... W tym miejscu! Zaraz wam pokażę opis lekarza, to będzie bardziej wydatne. I teraz. A tu... Stomatologia to nie moja działka. A tu jest po. A to nie ma. Tak, i widać rzeczywiście, że wokół korzeni jest różnica, nie? Ja nie widziałam tego zdjęcia. Że wyglądają tak samo jak te zdjęcia, te zęby obok. I po. Także, kochani, jakby to Kasia powiedziała, Witek Wilk ma najwyraźniej charyzmat dentystyczny. Stomatologiczny. Przepraszam. Więc wszyscy, co mają problemy z zębami, od razu mogą ze śmiechem na ustach walić do pana Witka Wilka, tak? Tak. Z uśmiechem. Oczywiście żartujemy. I tu chciałam tylko pokazać jeszcze opis, ponieważ mam opis dwóch stomatologów, którzy mnie leczyli. I właśnie w pierwszej części lekarz, który właśnie badał mnie przed uzdrowieniem i potem już po uzdrowieniu, kiedy rzeczywiście, mam nadzieję, że to widać, bo to wiadomo jak te lekarskie pismo. No właśnie, a może spróbuj przeczytać, co? Mniej więcej. Więc tak, Hanna Górska zgłosiła się do naszego gabinetu w lipcu 2013 roku po urazie zębów 1 plus i plus 1. W badaniu stwierdzono brak reakcji zębów na chlorek etylu, rozchwianie patologiczne i bolesność na opukiwanie. Bolesność uciskowa w... i teraz nie wiem co. Coś tam wierzchołków, korzeni. Chodzi o to, że świadczy o obumarciu tych zębów, tak, nie? Tak. I teraz późniejsza notatka. Przez rok monitorowano siekacze. Zmiany patologiczne, czy jak to mówiłaś? Tak, cofnęły się. Zęby są mocno osadzone. Bez cech. Rozchwiania chyba. Rozchwiania i mają prawidłową barwę, tak jak sąsiednie zęby. Reagują... Coś tam. Na chlorek etylu. Nie reagują na opukiwanie i brak reakcji bólowej na ucisk. Coś tam wierzchołków. Korzeni? Aha, czyli... brak widocznych zmian patologicznych. I też na zdjęciu RTG obraz korzeni zębów i wierzchołków korzeni się poprawił. Nie. W każdym razie brak widocznych zmian patologicznych. I potem badanie wykazało, że zęby są żywe i
rozwijają się prawidłowo. Aha! Rozszyfrowaliśmy. Pała panu! To jest cud, rozszyfrować lekarskie pismo. Witek Wilk, po prostu charyzmat dentystyczny, chwała panu. Także mamy tutaj, ja nie mam udokumentowanego tego obojczyka, ale proszę bardzo, tutaj są udokumentowane zęby, chwała panu. No. No i chciałam tak może na koniec powiedzieć, bo też Kasiu powiedziałaś, że o tym, że właśnie moglibyśmy chodzić do szpitali i właśnie modlić się za chorych. I chciałabym ze swojej strony powiedzieć, że jeżeli mam okazję taką, jeżeli ludzie chcą, żebym się za nich modliła, to robię to. Jakby w moim życiu, również w pracy. Oczywiście nie jakoś nachalnie, natomiast jeżeli rzeczywiście nawiąże się jakaś rozmowa i ktoś jest chętny do takiej modlitwy, to wtedy modlę się za takie chore osoby. I przyznam sama, że nie widziałam uzdrowienia jeszcze po tych modlitwach. Natomiast osoby zawsze były bardzo wdzięczne i jakby cieszyły się, że mogłam się za nich pomodlić. Nawet czasem mnie łapały i pytały, a mogłabyś jeszcze raz się pomodlić, bo tak się dobrze czułem, albo tak się dobrze czułam. I naprawdę nie wiem, jak to działa. To znaczy, to nie jest tak, że czuję, że mam jakiś dar uzdrawiania i dlatego kładę ręce na chorych, natomiast czytam Ewangelię i w Ewangelii jest napisane, że te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Dlatego też w geście wiary dla tych słów po prostu kładę ręce na chorych i modlę się ich uzdrowienie i nawet gdyby to miała być jedna osoba na 100, to wierzę, że warto. Wierzę, że warto próbować i dawać też Bogu taką przestrzeń do tego, żeby mógł uzdrawiać, bo sama doświadczyłam takich dwóch cudownych uzdrowień, za które jestem Bogu bardzo wdzięczna i które przede wszystkim zbudowały też moją wiarę i ludzi, którzy mnie znają. No więc nie robimy tego też. Chciałam powiedzieć, że nie chcę, żeby ktoś posądzał nas o jakieś złe intencje, nie? Jakby nie mówimy o uzdrowieniach, nie kładziemy ręce na chorych, nie modlimy się o ich uzdrowienie, bo życzymy im źle, czy chcemy ich jakoś oszukać. Albo żeby zrezygnowali z leczenia. Tak, prawda? Czy żeby zrezygnowali z leczenia. Ja ponieważ jestem w tym świadku medycznym też, jestem świadoma też wszystkich ograniczeń medycyny, to znaczy spotkałam wielu pacjentów, którym medycyna nie pomogła, którym zaszkodziła, którzy zostali uszkodzeni tak czy inaczej. I to nie znaczy, że mamy nie chodzić do lekarza, jak najbardziej mamy chodzić, mamy próbować się leczyć. Natomiast uważam, że taka modlitwa może pomóc, a czasem nawet całkowicie rozwiązać problem kogoś, komu medycyna nie jest może w stanie pomóc, tak? I tak samo lekarze, przecież oni podejmując się jakiegoś leczenia czy operacji, zdają sobie sprawę z zagrożeń, z tego, że można komuś zaszkodzić. Po mojej operacji przyszedł lekarz i poprosił, żebym poruszała palcem od stopy, więc dopiero zrozumiałam, że ta moja operacja mogła grozić paraliżem nóg równie dobrze, a jednak oni się zdecydowali na tą operację. I właśnie o to chodzi, nie? Że lekarze też myślę, że zdobywają wiedzę na temat, nie wiem, na przykład jakichś metod leczenia i mają tą wiedzę, znają też ryzyko i proponują takie leczenie choremu, bo jakby wiedzą, że mogą poprawić jakość jego życia, mogą mu pomóc i dlatego z tego korzystają. I właśnie tak powinno być i ja tak samo, ponieważ ja doświadczyłam w swoim życiu, że Bóg uzdrawia. I doświadczyłam, że naprawdę Jego moc może czasem w cudowny sposób zainterweniować w sytuacjach beznadziejnych, więc ja mając taką wiedzę i takie doświadczenie, jakby właśnie z troski o ludzi nie trzymam tego tylko dla siebie, tylko chcę się tym dzielić, oczywiście nie z każdym, nie nachalnie, ale jeżeli jest okazja. Gdybyś o tym nie mówiła, się tym nie starała dzielić, gdybyś nie starała się poznać, jak to działa, czy to w ogóle jest możliwe, uważam, że to by było nikczemne. Bo Kasia użyła takiego słowa, że to, co ja robię, że to jest nikczemne, ponieważ zasugerowałem, opowiedziałem o tym, że miałem kiedyś takie doświadczenie, że ktoś został uzdrowiony, bo się za niego pomodliłem, nie, że to jest nikczemne. No skoro ja nie ściemniam, tylko mówię otwarcie, jaką mam skuteczność, że nawet nie wiem do końca jaką, nie, bo ostatnio mamy taki pomysł, żeby założyć taki zeszyt,
I wszystkie intencje we wspólnocie, czy tam jakieś rodzinne, żeby zapisywać i patrzeć, jaki procent modlitw jest wysłuchanych. I potem, jeśli to jest 2%, to mogę powiedzieć, proszę bardzo, 2%. Kto chce, żebym się za jego pomodlił? Może... Jest szansa, że się znajdzie w tych 2%. No właśnie, nie? I teraz, czy to jest nikczemne, to co ja robię, nie? Bo tutaj właśnie, to jest super, że to wyszło od filmiku o doświadczeniu. No bo takie jest nasze doświadczenie i co mamy z tym zrobić? Dzieje apostolskie 4:20. Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Tutaj macie autentyczną osobę, która, no ból opuścił ją, ból poważny, tak? Z poważnego uszkodzenia, czy tam jak to nazwać. Poważny ból opuścił cię po modlitwie, tak? Ja, no miałem to doświadczenie, o którym słyszeliście, na prawdziwe zdarzenie. Hania ma nawet udokumentowane i to jeszcze z takim darem wiedzy czy poznania u Witka Wilka, który powiedział, mam takie poznanie od Boga, że są jakieś martwe zęby i Bóg cię teraz uzdrawia. I od razu, zobaczcie znowu, mówiliśmy o tym, że trzeba być cierpliwym, nie? Że czasem Jezus uzdrawia stopniowo i tutaj Hania była cierpliwa i chodziła na te badania i w końcu się okazało, że te zęby są zdrowe, nie? Że rzeczywiście Pan Bóg je uzdrowił. Więc takie jest nasze doświadczenie. Nie uważam, żeby to było nikczemne, że o tym mówimy. Uważam, że to byłoby nikczemne, gdybyśmy o tym nie mówili. Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Nie? Także tyle. Coś jeszcze? Jakiś macie? W ogóle ja chciałem powiedzieć, że bardzo mnie to... Bo tutaj sobie wypisałem taki fragment z takiej książki. Francis McNutt napisał taką książkę Uzdrawianie chorych. Więc jeśli Kasia byś chciała... Kasia lubi takie chyba tematy na jakieś nowe filmy, zwłaszcza właśnie o chrześcijanach czy coś. To jest taka książka klasyk, jeśli chodzi o uzdrawianie chorych, także może byś się chciała z niej pośmiać czy coś. Uzdrawianie chorych, także zachęca. No przepraszam. To żartuję. Tutaj mam cytat z tej książki. Widziałem wielu ludzi uzdrowionych, szczególnie wtedy, gdy modliłem się w grupie lub miłującej się wspólnocie. Nie? Szczególnie we wspólnocie, bo to też ty mówiłaś, jak wcześniej rozmawialiśmy, że to, co ja miałem z tym obojczykiem tej dziewczyny, że to było na rekolekcjach, na spotkaniu modlitewnym. Nie? Wszyscy także... też byli otwarci na to. Otwarci wszyscy, tak. Na uzdrowienie, na działanie Bożej łaski. I to były rekolekcje, więc, więc te uzdrowienia towarzyszyły głoszeniu Ewangelii. To jest bardzo ważne w Nowym Testamencie. Nie? Chrześcijaństwo nie jest po to, żeby uzdrawiać ludzi. To nie jest religia uzdrowicieli. Uzdrowienia są przy okazji, nie? Dlatego nikt się nie powinien na tym jakoś za bardzo skupiać. Takim mam wrażenie, no powiem to teraz, takim kościołem, który się chyba najbardziej skupiał na uzdrowieniach z całego świata. Bethel Church. To jest Bethel Church. I niedawno niestety żona Billa Johnsona, czyli pastora tego kościoła, zmarła na nowotwór. Tak. Nie? I też cały kościół się modlił za nią. I tu bym się przyłączył do Kasi w krytykowaniu takiego kościoła, no bo oni, mam wrażenie, zawsze mieli takie nauczanie, które właśnie postulowało, że oni mają takie namaszczenie, że oni wręcz no, mogą słowami przywoływać rzeczy do bytu do tego stopnia, nie? Poszli w to i byli przekonani. Szczególnie w uzdrawianiu właśnie. Tak. I raz Bill Johnson mówił, że w nocy się obudził o trzeciej w nocy i że nim telepało, nie miał kontroli nad ciałem i mówi, a co jeśli to jest cena, którą trzeba zapłacić za namaszczenie? Czyli on tak rozumie Ducha Świętego, że no, tracisz kontrolę nad ciałem, nie? To jest kompletnie jakieś takie okultystyczne, wschodnie, no nieważne, w każdym razie, jeśli chodzi mi o to, jeśli on miał takie namaszczenie, no to chyba jego żona nie powinna umrzeć na nowotwór, nie? Jeśli, bo jak ktoś posłucha ich nauczania, no to widać, że oni postulowali taką moc Bożą w swoich rękach, że no to się chyba nie powinno wydarzyć, nie? Znaczy nie, chciałam tylko powiedzieć, ale ty mówiłeś, że to jest pastor i jego żona, że to kościół protestancki. W każdym razie właśnie, to jest fajne, szczególnie wtedy, tak, widzieli ludzi uzdrowionych, gdy modliłem się w grupie lub miłującej się wspólnocie. Chociaż podróżuję zbyt dużo, bym być w stanie dokładnie ocenić, z pewnością nie popełnię dużego błędu, gdy powiem, że około połowa tych, za których się modlimy, zostaje uzdrowiona albo następuje widoczna poprawa.
I to mnie najbardziej inspiruje w tym, że on podaje jakiś procent. To akurat to jest dla mnie szalony procent, że to jest aż 50%, że aż połowa tak zostaje uzdrowiona albo następuje widoczna poprawa. Natomiast ja tak sobie myślę, nawet gdybym spisał wszystkie swoje modlitwy i ile zostało wysłuchanych, no to gdyby chociaż jedna osoba na 100 została uzdrowiona, no to warto, nie? Warto. Uzdrowiona z choroby fizycznej, tak? A około 3/4 pozbywa się swoich emocjonalnych lub duchowych problemów, jakie to jest też ważne, nie? Bo myśmy na przykład, ty też o tym powiedziałaś, jak rozmawialiśmy wcześniej, że na naszych rekolekcjach się działy takie rzeczy, bo teraz już nie organizujemy, ale kiedyś organizowaliśmy takie tygodniowe rekolekcje i potrafiły przejechać takie małżeństwa, które już były w rozpadzie. Nie? To była ostatnia szansa, że jeszcze pojedziemy na te rekolekcje, a potem rozwód. I było widać, jak każdego dnia ci małżonkowie są coraz bliżej siebie i po prostu to i małżeństwo... I dawali świadectwo na koniec. Też. Tak? Dawali świadectwo. Tak. I oni, to małżeństwo zostało uzdrowione, uratowane i tam dzieci, bo znam tam jedną córkę z tego małżeństwa, dzieci są szczęśliwe, że to małżeństwo jest razem, no po prostu normalna, szczęśliwa rodzina, nie? I to jest cud, można powiedzieć, tak. Nie? Przecież takich rzeczy też... Nie wiem, czy ktokolwiek myśli o tym, że to się w ogóle da naprawić, nie? Jak takie małżeństwo już praktycznie myśli o rozwodzie, rzadko kiedy to się w ogóle w tych czasach odkręca, nie? W każdym razie, mówię to jako zachętę dla innych, aby wzięli pod uwagę, że Bóg może któregoś dnia uzdrowić chorych przez ich modlitwę. W żadnym przypadku nie traktuję modlitwy o uzdrowienie jako negacji potrzeby korzystania z pomocy lekarzy, pielęgniarek, doradców, psychiatrów lub farmaceutów. Bóg działa wszelkimi sposobami, aby uzdrowić chorego. Ideałem jest zbiorowy wysiłek na rzecz uzdrowienia chorego wszelkimi dostępnymi środkami. Piękne, co? Także... A jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, a propos właśnie schorzeń jakichś psychicznych, że przypomnij sobie, bo to było chyba w ostatnim roku na naszych rekolekcjach, był chłopak, którego ojciec przywiózł, taki 20-letni. Nie przyznał się, że on jest chory psychicznie poważnie, że... Później dopiero na koniec rekolekcji dowiedzieliśmy się, że on miał padaczki codziennie. No tak, co parę dni, ale regularne. To jest neurologiczna choroba. Neurologiczna? No on był bardziej neurologiczny. No być może. Znaczy był też, bo widać, że on jest taki opóźniony trochę, tam było pewnie parę problemów. Też taki nerwowy bardzo i... I on dał takie świadectwo, że mówi, że bardzo jest szczęśliwy, że wcześniej miał regularnie padaczki co parę dni, a tutaj nie miał żadnych. Ja mówię, no dzięki, że dzisiaj się dowiaduję o tym, bardzo dobrze wiedzieć. Po pomoście nad jeziorem, gdzie nie było żadnych barierek. O matko, no tak. Myśmy sobie przypomnieli, Boże, jak on by tam miał jakiś atak i wpadłby nam do jeziora. Tak. W każdym razie, może i to był cud, nie wiem jak to udokumentować, natomiast rzeczywiście no, dzieją się rzeczy tego typu. Coś jeszcze komuś leży na sercu? Co jeszcze warto Kasi powiedzieć i ludziom, którzy słuchają? Kasiu, chciałam tylko podziękować Ci za Twoje filmy, podziękować Ci za Twoją pracę, za to, że też mnie inspirujesz trochę tymi filmami swoimi o swojej pracy. I też bardzo doceniam Twoje takie rozsądne podejście do wszystkich rzeczy, że je badasz, analizujesz. Zdroworozsądkowe, tak. Do bólu! Ała! Wiem, bo dla nas też to jest ważne. Jak dla nas najbardziej. Też to jest ważne. I nawet do tych uzdrowień też tak podchodzimy, że ważne jest to, żeby potem rozmawiać z ludźmi na przykład, którzy twierdzą, że zostali uzdrowieni i sprawdzać, tak, czy to były tylko jakieś uczucia, czy rzeczywiście są jakieś badania, jest jakaś poprawa taka trwała. Tak samo było z dziewczyną, za którą modlił się Mikołaj, to znaczy on się z nią kontaktował po tej modlitwie i się upewniał, czy w ogóle ta modlitwa zadziałała, czy to było tylko takie chwilowa radość. Więc też jest dla nas ważna rzetelność i też dziękujemy też za Twój głos w tej sprawie, za zahaczenie tematu. Dokładnie. I też chcemy powiedzieć, że modliliśmy się za Twoją babcię już wczoraj, bo mieliśmy pierwsze podejście do nagrania filmu, ale coś nam przeszkodziło. Także już wczoraj się modliliśmy, dzisiaj też i obiecujemy modlitwę. Tak. Inne osoby, które o tym wiedzą, też obiecały, że będą się modlić. No, także... Jesteśmy dobrej myśli, wierzymy, że będzie coraz lepiej z kością babci. I co? I właśnie, jak to powiedział McNutt, ideałem jest zbiorowy wysiłek na rzecz uzdrowienia chorego wszelkimi dostępnymi środkami. O. Więc... Niech wszystkie środki babci przysłużą,
i trochę może leków, trochę lekarza, trochę modlitwy i działajmy tak serca wszyscy. Serca też. Serca, no. Co serca? No, że kochają babcię. A, i miłość też miłości. Pomaga. No, miłość pomaga. Jak najbardziej. Pozdrawiamy babcię bardzo serdecznie. Pozdrawiamy i Kasię, i babcię, i wszystkich. No, kochani, módlmy się o uzdrowienie, zwłaszcza rodzice za swoje dzieci niech się modlą, bo mają nad nimi autorytet. Ja zauważyłem, że zawsze jak się modlę za Hanię, to jakoś wyjątkowo często jestem wysłuchiwany. Także kochani mężowie, macie też autorytet nad ciałem swojej żony, większy niż jakiejś, jak to się mówi? Zwierzchności. Uja. Żeby nie powiedzieć bardziej strasznie. Mam większy autorytet nad ciałem mojej żony niż zwierzchności jakieś duchowe. I tak samo Hania ma ze mną, także... Modlimy się za siebie. Można by długo jeszcze opowiadać, bo dużo jest takich świadectw. Natomiast zachęcamy was do tego, żeby zdobywać własne świadectwa, bo to nie chodzi o dar, nie chodzi o to, kto jest tam większy, sławniejszy, lepiej zna Biblię, tylko to Jezus uzdrawia, więc trzeba się na Nim oprzeć, Jego imienia wzywać i wtedy wszystko będzie dobrze. Tak jest. No jeżeli Jezus chce, żebyśmy kładli ręce na chorych, no to kładźmy. Dokładnie. Spodziewajmy się znaków, które będą towarzyszyć Jego wierzącym. Amen. Dokładnie. Więc kłaniamy się serdecznie i pozdrawiamy nisko. Dziękujemy za dobre słowa, za obecność. Pozdrawiamy Kasię i wszystkich innych. Do zobaczenia. Pa, pa. Wilk ma najwyraźniej charyzmat dentystyczny. Stomatologiczny.